Witam, Jacek Oskiera z tej strony. W tym krótkim materiale wideo chcę pokazać Ci, jak dodać na swoim blogu, tutaj w bocznym panelu, taki baner, który będzie się właśnie tutaj mógł wyświetlać, żeby też kierował Twoich czytelników na jakąś stronę docelową. A więc przygotuj sobie najpierw oczywiście taki obrazek. Tutaj ten obrazek jest wielkości 300 na 300 pikseli. Ja w tym momencie już taki obrazek mam, który będę tutaj podmieniał dla celów tego szkolenia krótkiego. I zobacz, jak prosto możesz to zrobić. Zaloguj się do swojego bloga i jak jesteś w kokpicie, więc tutaj masz cały ten swój panel, tak, na stronie głównej po zalogowaniu do WordPressa. Wejdź w wygląd i widgety. Więc klikam widgety i jestem teraz tutaj w polu widgetów. I mam coś takiego tutaj jak panel boczny. Oczywiście, w zależności od konfiguracji swojego bloga, możesz nie mieć panelu bocznego, ale z pewnością masz tutaj jakiś sidebar. Właśnie to jest rodzaj panelu bocznego, gdzie możesz umieszczać jakieś widgety. I tutaj w widgetach znajdź sobie widget tekst. I ten widget trzeba po prostu złapać myszką i przenieść go właśnie tutaj, to w pole tych widgetów. Więc zobacz. Przenosimy ten widget tekst. Umieszczam go tutaj. I otwiera się taka ramka. Mogę dodać tytuł i treść. I teraz, jeśli chodzi o tytuł, posłuchaj się tutaj jakimś tytułem, który no, będzie w jakiś sposób zwracał uwagę, będzie kierował tutaj i zachęcał do tego, żeby zapoznać się, co masz takiego do pokazania. Więc ja napiszę tutaj to, co mam w widżecie, tym tutaj, jak widzisz wyżej, ważne, skorzystaj. I teraz treść. I w pole treści wpisujemy bardzo prosty kod. Zaraz Ci go tutaj pokażę. Ja go w tym momencie skopiuję z tego banera, który już mam zamieszczony. To jest tego typu kod. Więc sobie go teraz skopiuję i zamieszczę go w tym okienku. I to, co muszę tutaj tylko zmienić, to stronę, tutaj tą pierwszą, HTTP w cudzysłowie, na którą będę chciał skierować czytelnika, a to drugie HTTP, a więc ten drugi adres URL, on jest odtąd dotąd, to jest po prostu adres obrazka. A więc adres tego Twojego przygotowanego banera. Strony, na którą będę kierował, to jest jacekoskiera.pl/akademia-biznesu. Natomiast adres obrazka, jeszcze w tym momencie go nie mam, muszę go wgrać tutaj do biblioteki. Więc co robimy? Wchodzimy Media, Biblioteka, klikam prawym przyciskiem myszy i otwórz odnośnik w nowej karcie, żeby tutaj to mi się nie zamknęło. W nowej karcie otwiera mi się biblioteka i klikam Dodaj nowe, bo jeszcze nie mam dodanego jeszcze tego pliku. Więc klikam Wybierz plik i teraz gdzieś mnie tu przekierowuje na mój komputer. I muszę teraz odnaleźć sobie ten mój obrazek banera. O, to będzie to. I klikam otwórz. On się w tym momencie ładuje. I jak na niego kliknę, o, tak będzie wyglądał. Tutaj mam jego adres. Więc kopiuję sobie ten adres. Mogę to już zamknąć. Wracam do tej mojej zakładki z widgetem. I tutaj w to miejsce po IMG SRC równa się
i otwiera się cudzysłów. Tutaj zaznaczam ten dotychczasowy adres i wklejam ten adres nowego obrazka. I to już wszystko. Robię teraz zapisz i zamknij. I mam w tym momencie tutaj dwa te banery umieszczone. Tak to będzie wyglądało na stronie, już Ci pokażę. Więc tak to w tym momencie wygląda. Usunę teraz ten pierwszy widget, tak żeby mieć tylko ten jeden baner tutaj na górze. A więc jak jestem w widgetach, to jest ten pierwszy, którego w tym momencie nie chcę. Wystarczy, że to rozwinę i kliknę tutaj usuń. I już został mi ten jeden tylko banerek, który przed chwilą sobie dodałem. I jak teraz odświeżę swojego bloga, to tak to wygląda. Więc tu mam wpisy blogowe po lewej stronie, a tutaj w tym panelu bocznym, jak ktoś sobie wejdzie na mojego bloga, jest właśnie to przekierowanie poprzez ten baner i może sobie osoba przejść na jedną z moich stron, jeśli chce się dowiedzieć, jak skutecznie pozyskiwać partnerów do swojego biznesu. Więc wtedy jak kliknie w ten baner, to automatycznie przechodzi na moją stronę i tutaj może zostawić maila po to, by otrzymać ode mnie informacje na ten temat. Pod tym filmem wideo masz wklejony przykład takiego kodu. Tam wystarczy tylko edytować sobie tą stronę przekierowania, na którą chcesz skierować swoich czytelników, i tą drugą, ten drugi adres URL, który będzie adresem Twojego obrazka z biblioteki. To wszystko. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Cię serdecznie. Jacek Oskiera. Cześć.